No dobra, więc ale Greta z tym paraliżem odpocznie. Wyślę może na pierwsze miejsce teraz, może tak myślę, że... Nie wiem, Cruella albo Gadget może? Ktoś z tej dwójki? Niech będzie może Gadget, tak myślę. Bo już jak mówię, tutaj został jeden trener, no trener do pokonania. Kiedy byłem w armii, to poruczyk Search był moim współpracownikiem. Był on, nie wiem, twardym przywódcą, coś takiego. A więc kolejny gentleman? Gentleman Tucker wysyła Pikachu na 23? A więc to będzie Pikachu kontra Pikachu. Się ciekawie złożyło, tylko że jego Pikachu ma wyższy level. Nie wiem jednak jak to z kolei jest, wiecie, z movesetem, jakie ma ruchy jego Pikachu, więc jest to walka, którą, no... Nie jestem pewien, kto wygra. No niby większe szanse ma przeciwnik, już używałem rozdwojenia. W sumie może zrobię to samo? Użyję tego dwa razy i potem znów przejdę do ofensywy? Więc to może być tak, nie wiem, taka walka może trochę na, nie wiem, na farta? Czy coś, że na farta, że kto będzie mieć większego, to ten wygra? Nie wiem, tak mi się zdaje, że taka walka z tego wyjdzie, bo póki co tak na razie tylko jego Pikachu trafił raz swoim szybkim atakiem, bo jeszcze używa swojego rozdwojenia po raz kolejny. O, i trafia teraz, no niedobrze. Gadżet podłuje, no ta walka póki co, no, jest na korzyść... O, okej, już nie, albo już tak? Już nie, okej, więc jednak Gadżet, no po tej serii właśnie tych uderzeń, właśnie tym swoim slamem, jednak wygrywa, no. Myślałem właśnie, że już przez chwilę, że tamten Pikachu wygra, ale jednak nie, dobrze Gadżet, no tu się też dzielnie trzymała i pokonuje Tuckera w tym pojedynku jeden na jednego. Stój! Jesteś bardzo dobra! No, dziękuję, a więc to wszystko na te walki z tymi oto trzema panami. I tak właśnie jeszcze, no, niby są te drzwi, ta brama z promieni do otwarcia. A jak ją otworzymy, to może, no, ci goście coś powiedzą o tym? Poruczyk Search zainstalował pułapki tutaj w tym stadionie. Ustawił, nie wiem, podwójne z kłódki? Więc pozwól, że dam ci poradę. Kiedy otworzysz pierwszą, to druga będzie tuż koło niej. Ok, więc to jest porada od tego gościa, może coś jeszcze ktoś inny powie? Okej, będę gadać! Poruczyk Search powiedział, że ukrył przyciski wewnątrz czegoś. Wewnątrz niby czego? Wiecie, zastanawiam. No, hint, no wiecie, mamy te wszystkie, nie wiem, jakby kosze na śmieci czy coś takiego. Nie kosze, oczywiście w nich pewnie takie guziki będą. A ten, no on już nie daje tam porad, tylko po prostu mówi, że o tam swoich, nie wiem, wspomnieniach, że jak to było kiedyś z Surgeon w wojsku, kiedy był porucznikiem i ja byłem, no, tam jakiś, nie wiem, chyba miałem niższy stopień, czy tam wyższy, nawet nie wiem, ale nieważne. Tym też się za chwilę zajmę, tylko jeszcze się uzdrowię szybko. I poszukajmy tych guzików, gdziekolwiek one mogą być, no póki co tylko śmieci. Ciągle tylko śmieci. Tutaj też tylko śmietnik i hej, tu jest guzik! Więc pierwszy już tutaj, no, guzik wcisnąłem, teraz drugi będzie albo tu na górze, a czy tu na górze już chyba nie było żadnego, więc drugi będzie tutaj? Owszem, jest tutaj, no za pierwszym mi się już no, razem udało, no całe szczęście to nie zajęło, nie wiem, no, kilku wręcz minut, bo no ta łamigłówka, no czasami może być właśnie, nie wiem, bardzo długa, bardzo upierdliwe może być szukanie tych guzików. Ale mi się, no, w końcu udało jedno, oba je znaleźć. I możemy w końcu powalczyć i także, no, trochę może pogadać się z panem porucznikiem Surge'em, czyli trzecim liderem stadionu. Hej, dzieciaku! Co ty myślisz, że sobie robisz? W tym miejscu nie będziesz żyć długo w wojnie, nie z tą swoją żałosną mocą. Mówię ci, dzieciaku, pokemony elektryczne nie uratowały podczas wojny. One mraziły moich wrogów i ich paraliżowały. I to samo uczynią z tobą. Niezła groźba, ale no pamiętaj, że ja nie dam sobie grozić, panie Search. A więc okej, jego pierwszy Pokémon to będzie Voltorb na poziomie 21 z ruchami. Fala szoku, pchnięcie, pisk i soniczny wybuch. I tak, niektórzy pewnie pomyślą, że o matko, masz Firowa jako pierwszego na Voltorba na, wiecie, Pokémona elektrycznego, ty samobójco jeden.
Ja tego Voltorba się naprawdę nie boję, czyli niby ma tą falę szoku, niby jest to ruch elektryczny, ale Voltorb tego naprawdę rzadko używa, więc zaryzykuję i postawię właśnie, jak mówię, no, na tego Voltorba Kargarolka. Być może to się opłaci? Jak mówię, ten Voltorb mało kiedy używa tego, no, swojego jedynego ruchu elektrycznego, czyli fali szoku. Oj, 5 uderzeń, dobrze, jest. Oj, widzicie właśnie soniczny wybuch, widzicie właśnie nie używa tej fali szoku. Więc no, jak mówię, ten Voltorb, on po prostu jest słaby, jest mało groźny, nie używa swoich ruchów, wiecie, no, jak powinien w sumie. O, już super mikstura. No dobrze, niech będzie. No, w sumie nie wiem, czy użyłem dziobania po tym wszystkim, ale nieważne. Więc spróbujemy dalej z atakiem Furii, czy Voltorb po tym padnie? Nie, nie ma mowy, tylko 2 uderzenia. O, jeszcze pisk. Jak widzicie, po co ten Voltorb nie używa swojej, wiecie, fali szoku? No na Pokemonie, no typu latającego, więc po prostu nie używa, wiecie, słabości wroga czy czegoś podobnego, więc to trochę oczywiście jest głupia zagrywka z jego strony. Ze strony pana Serge'a. Okej, teraz używa, ale trochę na to za późno, bo mój Kargarok to powinien przeżyć. Owszem, no stracił nawet niecałą połowę HP-ków. Więc jeszcze raz i widzicie, no mój Firo pokonuje tego Voltorba. Bo jak mówię, ten Voltorb po prostu to jest taki Pokémon, którego się, no, nie boję naprawdę na niego, na taki Firo, no nawet się jego nie zawahałem wystawić. I Kargarok ma level up, level 23. I kolejny Pokémon to Pikachu. Więc na Pikachu nie chcę jeszcze wysłać Brooka, Brook mi się przyda potem. Na Pikachu myślę, że wyślę może Allegretto albo Cruelle może. Kogo się z tej dwójki? Może jeszcze Gadget? Chociaż nie wiem, czy Gadget jeszcze jest takim dobrym pomysłem. Na co tam, niech będzie Gadget? A więc okej, jego Pikachu. Poziom 18 tylko. Z ruchami. Fala szoku. Fala błyskawic. Szybki atak i rozdwojenie. Więc ten Pikachu, no, ma już taką, wiecie, trochę ciekawszą, tutaj, wiecie, ciekawszy moveset niż na ten Voltorb. Ma, wiecie, też szybki atak, ma na ten, no, rozdwojenie, fala szoku też. Znaczy, ogólnie wszystkie Pokémony Serge'a mają właśnie falę szoku i jest to ruch, który, też wam powiem, że nigdy nie poduje. Fala szoku nigdy nie poduje, więc o tym też dobrze będzie pamiętać. I co z tym Pikachu zrobię, to może po prostu zacznę od tego, te Slam. Od, no, tego uderzenia. O, paraliż. Okej, w sumie to nie taki głupi pomysł. Jeszcze, no, rozdwojenie. No, to już mi sytuację tym bardziej nie ułatwia. Mam nadzieję, że Gadget... Oj, trafiła! Dobrze! Dobrze sobie póki co, no, moja Gadget radzi. Może jeszcze raz i się uda tego Pikachu wrogiego załatwić. No, tu fala szoku dużo nie zrobi. Brawo, Gadget! Normalnie aplauz, owacje na stojąco, panie i panowie! Gadget, no wiecie, jest sparaliżowana i jeszcze wiecie, tamten Pikachu użył rozdwojenia, a ona i tak 2 razy trafia, świetnie! A więc okej, już trzeci Pokémon pana Serge'a jest to Raichu, czyli forma ewolucyjna Pikachu. I jak pamiętam, Raichu ma poziom 24 i te same ruchy co Pikachu. Dokładnie ten sam moveset, też ma falę szoku, falę błyskawic, szybki atak i, no, rozdwojenie. Więc na tego Raichu już wyślę Brooka. No, okres, wiecie, on się najlepiej spisze, no tutaj, wiecie, na Pokemona typu tutaj elektrycznego. A więc myślę, że jedno tutaj, albo dwa tutaj, wiecie, ataki kopaniem powinny wystarczyć. Tylko ten też właśnie używa swojego już na początku rozdwojenia. Więc zobaczymy, jak się Brook spisze. Ten Raichu ma dosyć wysoki poziom. O, jeszcze raz rozdwojenie. No to nie jest dobry znak. Ale Brook... Ojejku, Brook też trafia! I one hit KO! Ta walka poszła zachwycająco! O, okej, niby paraliż po walce, ale i tak. Jestem dumny! Jestem dumny z moich Pokémonów! Mimo tych, nie wiem, właśnie tych paraliżów i tych rozdwojeń, one i tak pokonują łatwo wroga. Po prostu tak się cieszę z tego, jak ta walka poszła. Świetnie, genialnie, wybitnie, perfekt. No, to było szokujące!
No, ty tu jesteś kimś, dzieciaku? A więc w porządku, weź moją odznakę pioruna i też weź moje pieniądze. 2400 pokedolarów od pana Serge'a za tą walkę. Odznaka pioruna podnosi u twoich Pokemonów szybkość. Także pozwala im latać z szybkością błyskawicy, dzieciaku. Jesteś specjalna, dzieciaku, a więc weź to. TM numer 34. Jest to właśnie fala szoku. Nałóż to Pokemona elektrycznego. Co nadchętnie zrobię, bo jak mówię, ta fala szoku jest to ruch typu elektrycznego, który nigdy nie poduje i ma chyba też, jak pamiętam, 60 mocy, więc będzie to no, ruch mocniejszy niż, no, niż atak, no, ten, jak on się nazywał ten atak, wiecie, ten podstawowy atak Pikachu elektryczny, którym, no, którym dysponuje od początku w tak w miarę. Nie pamiętam nazwy, ale za chwilę sobie przypomnę. Jak tylko, jak mówię, nauczę Pikachu właśnie tej fali szoku. No, też niby tego może się nauczyć Allegretta, ale nie zamierzam jej tego uczyć oczywiście, więc gadżet na ciebie kolej teraz, żebyś się czegoś nauczyła. I oduczymy się atak Thundershock, czyli szok błyskawiczny, coś takiego. Więc tego się oduczymy i na tego miejsce wstawimy, jak mówię, falę szoku, no ruch lepszy. No nie tylko ze względu na moc, ale także na to, że nigdy nie poduje, więc będzie on ogólnie bardziej użyteczny. Na pewno to będzie dobry dodatek do moveseta mojej Pikachu, mojej gadżet, więc jeszcze się upewnię, czy przypadkiem się nie oduczyłem złego ruchu, czy czegoś podobnego, nie zrobiłem jakieś głupoty tego typu. Czy nie oduczyłem się... Okej, właśnie no, oduczyłem się Thundershock, czyli dobry ruch, właśnie tego się chciałem oduczyć. I na tym właśnie skończymy już dzisiejszy Let's Play na zdobyciu odznaki numer 3 od porucznika Serge'a, więc jeszcze może tą tutaj odznakę pokażę, oto jest i ona. Numer 3, taki nie wiem, na kształt trochę słońca. Tak trochę nie takie słońce i za nie taki kwadrat, to nie wiem czemu to jest niby błyskawicy odznaka, ale nieważne. A więc 3 odznaki, na tym jak mówię, kończymy dzisiejszy Let's Play. A więc dziękuję za uwagę, CDDZO, na razie i cześć!